przygotowaliśmy dla Państwa w ramach mikrowypraw organizowanych z okazji Święta Metropolii, spotkanie pod hasłem Tajemnice Teatru. Zdradzamy tak naprawdę wszystko to, co na co dzień jest niedostępne, niewidoczne, nienamacalne. Pozwalamy uczestnikom wycieczki to zobaczyć, dotknąć, porozmawiać z realizatorami. Uczestnicy wycieczki pojawiają się na magazynie kostiumów i tam mają okazję zobaczyć magazyn kostiumów zastrzeżonych, czyli takie miejsce, które na co dzień jest niedostępne. Później spotykamy się tutaj na małej scenie z realizatorami i pracownikami Teatru Rozrywki. Następnie uczestnicy przechodzą do garderób aktorskich i na ochotnikach tej wycieczki możemy wykonać bardzo czasochłonne i bardzo trudne make-upy do spektaklu Koty. Dzisiaj na scenie pojawiły się z bardzo różnych spektakli kostiumy, po to, żeby pokazać różnorodność i projektową, i tkanin, z jakich są wykonywane. Także można zobaczyć nawet z 1994 roku kostium, niektóre są z ubiegłego roku. One pokazują też współpracę wszystkich pracowników. Tutaj mamy właśnie kostium, który jednocześnie jest konstrukcją wykonaną do spektaklu Niedziela w parku z George'em. To jest projekt Anity Bojarskiej, scenografki. I tutaj była współpraca kostiumografa, pracownik krawieckiej oraz ślusarza, ponieważ to się otwiera i jest taką formą, w którą wchodzi aktorka, zakłada sobie to na ramiona i może się w tym kostiumie przejść. Także no to był długi proces tworzenia. Bardzo ciekawa przede wszystkim dla mnie, bo zawsze gdzieś tam teatr mnie bardzo fascynował, bardzo lubię chodzić do Teatru Rozrywki, więc zobaczenie tego od kuchni jest świetnym doświadczeniem i wszystkim bardzo polecam. Jest tu ogólnie bardzo fajnie, można pozwiedzać różne garderoby, poprzymierzać stroje i ogólnie dowiedzieć się dużo ciekawych informacji o tym teatrze. A przymierzałaś coś? Tak, przymierzałam takie skrzydła i były bardzo ciężkie. W zasadzie to namówiła mnie moja koleżanka, znalazła to wydarzenie w internecie, także za jej namową trafiłam tutaj. A też bywamy czasem tutaj w tym teatrze, także w miarę znajome miejsce, w tym razem jakby od tej drugiej strony, nie od strony osoby oglądającej, tylko właśnie od strony jakby powiedzmy artystów i pracowniczej.